Dzień dobry. Przed zbliżającym się euro zakładam, że macie takie sobie oczekiwania, jeśli chodzi o polską reprezentację, że nie wyczuwacie w tym emocji. No to teraz ja zabiorę was tam, gdzie emocji jest całe mnóstwo, bo towarzyszy temu wybitna akcja na poziomie gola strzelonego w 90 minucie w finale. Ring of Honor! Przyjrzyjmy się wydarzeniom z wczorajszego epizodu tygodniówki. Zaczynamy od płci pięknej, a mianowicie Billy Starks w akcji. Jej rywalką była szanowna pani Sandra Moon. Widzieliśmy ją w turnieju wyłaniającym pierwszą mistrzynię Women's TV i wtedy w pierwszej rundzie Red Velvet do pokonania jej potrzebowała aż 9 minut. A tutaj dzisiaj mamy Proving Ground, czyli Sandra Moon, jeśli wygra lub przynajmniej nie da się pokonać w ciągu 10 minut, no to zyska title shota. Billy zaczęła od dominacji już na dzień dobry, wykonując Big Boota, no i wydawało się, że ma ona pełną kontrolę, bo to oglądaliśmy przez dłuższą chwilę, ale jednak panna Moon złapała drugi oddech i ruszyła z odpowiedzią, a nawet sobie skoczyła poza ring na Billy. Potem panie spotkały się w górnym narożniku i Billy strąciła rywalkę na matę. Okazja jest więc na Swanton Bomb, ale Billy postanowiła jednak tego nie robić i zamiast tego maltretowała rywalkę w taki oto sposób, szybko zmuszając ją do poddania się. Sądziłem, że zrobią tutaj 8-9 minut, że Sandra Moon będzie blisko zyskania title shota, a skończyło się na 5 minutach i taki, jak ja to nazywam, squash przez mniejsze S. Szkoda. Jacobi Watts i Nick Comoroto kontra Shane Taylor i Lee Moriarty to następne starcie. No, Lee Moriarty trochę lekceważył Comoroto, więc ten powalił go uderzeniem z główki, a potem podnosił szanownego pana Moriarty'ego w górę, no tak jakby podnosił sobie ciężary na siłowni. Dalej, no można powiedzieć, że doszło do niespodzianki, bo Jacobi Watts faktycznie wkroczył do akcji. Potrzeba było na to aż 3 walk. Jacobi nadział Moriarty'ego o krawędź ringu, a następnie złapał za mikrofon i zwrócił się do publiki, aby go wychwalali. Watts wpuścił do akcji z powrotem Nika, któremu przyszło mierzyć się z Taylorem. No, dwóch sporych rozmiarów chłopa, Shane wychodzi z tego lepiej, wykonując Uranagi oraz Splash. A potem była taka sytuacja, że Jacobi dokonał zmiany bez pytania, kiedy Nick był w trakcie wykonywania Power Slamu na panu Lee. Jacobi chciał sam z tego zgarnąć pinfall, ale się nie udało, więc z powrotem wpuścił Nika. Drugi team skorzystał z tego zamieszania, jakie tu się zrobiło. Comoroto za chwilę dostał KO punch od Shane'a. No i mamy pinfall. Shane Taylor i Lee Moriarty wychodzą ze zwycięstwem z tego ringu. Dalsza opowieść historii u Nika i Jacobiego, ale trzeba powiedzieć, że fajnie, że z każdym tygodniem aktywność tego drugiego pomalutku, ale jednak się rozwija. Że nie do końca to jest tydzień w tydzień to samo. No i od razu chodzi mi po głowie, że aby przełamać serię porażek, Nick Comoroto będzie musiał przejść na ciemną stronę mocy. A być może nastąpi to na pay-per-view. Zapewne w czasie pierwszej darmowej godziny. Teraz wędrujemy za kulisy, państwo szanowni, gdzie mamy Taję Valkyrie, która mówiła do kamery, iż no, ma coś do Queen Aminaty. Taja zapracowała sobie na tytuł The Iconic Reina de Reinas, a tymczasem Aminata tak po prostu obwieściła się królową. Taja poleciła więc Aminacie, aby ta oglądała się za siebie. Viva Van kontra Red Velvet. No, trochę przepychanek, trochę techniki i szło tak dość wyrównanie. Viva Van zaskoczyła cartwheel kickiem, a potem prawie założyła cross arm breaker. Prawie, ponieważ, no, że tak powiem, nie dopięła tego tak w 100%. Pani Czerwona pokazała potem, że nie jest gorsza i też pokazała od siebie cross arm breaker. Cios za cios. Velvetka popisuje się snap neck breakerem, który na pinfall to jednak nie wystarczy. I sekundę później zobaczyliśmy The Mix, no i tym razem Red Velvet raz, dwa, trzy zgarnia pinfall. Tutaj to było tylko lub aż 5 minut, ale to było pozytywne zaskoczenie. Prosta rzecz, nie totalna dominacja, tylko jedna i druga coś od siebie pokazała. Fajnie to wyglądało, więc mogę polecić do zerknięcia.
A warto jeszcze powiedzieć, że Red Velvet w tej chwili ze streakiem 7 do 1. A teraz mamy sporo ludu w ringu. Lance Archer i The Righteous w jednym narożniku, w drugim narożniku ekipa Top Flight i Action Andretti, trzeci narożnik The Infantry i Dalton Castle, a czwarty narożnik to Dark Order. Cztery drużyny, 12 osób w jednej walce. No oczywiście oznaczało to ogromny chaos w ringu i co chwilę się zmieniał skład pojedynkujących się. No i no powiedzmy tak, no próba opisu tego chyba niekoniecznie ma sens. Co można powiedzieć, no Sean Dean miał przyjemność być przez dłuższy moment w defensywie, potem Dalton wszedł tam w ramach hot tagu. No nadal spore przetasowania obecnych w ringu, tam każdy każdego eliminuje, a finalnie The Infantry po wymierzeniu front slamu Reynoldsowi z Dark Order odliczyli go do trzech, a tak więc panowie Martinowie i Action Andretti, oni zyskują zwycięstwo w tym bałaganie. Rany boskie. Tydzień temu mieliśmy trzy teamy trzyosobowe, to dzisiaj Tony Khan poszedł o krok dalej i dowalił cztery teamy trzyosobowe. Ale co mnie jeszcze zastanawia, tydzień temu Dark Order wygrali, a teraz to ich reprezentant zostaje odliczony. No i weź coś teraz ułóż z tego bałaganu. A kolejne starcie to również starcie wieloosobowe, ale już nie aż tak. Tylko sześć osób, a dokładnie sześć pań. Marina Shafir, Alex Windsor i Diamante kontra Leila Hirsch, Lady Frost i Abaddon. Dla Alex Windsor jest to debiut w Ring of Honor, a w AEW na razie dwie walki. No przy czym ta druga to będzie teraz na najbliższym AEW Rampage przeciwko Toni Storm. Leila Hirsch i Marina Shafir pobawiły się w styl MMA i no, przyznać trzeba, wyglądało to dość ciekawie. Potem już bardziej wrestlingowo, że tak się wyrażę, Abaddon dostała rolę tej atakowanej przez dłuższy czas. Alex Windsor popisała się wówczas m.in. katerem z lin, czy też została wykorzystana do wykonania power slamu przez Marinę Shafir na Abaddon. Potem oczywiście hot tag, near fale i eliminację z ringu. Pod koniec Leila została strącona z narożnika przez Marinę, co pozwoliło pannie Aleksandrze wykonać Shining Wizard, potem Fisherman Suplex, a to sprawiło, że Alex Windsor odliczyła Leilę Hirsch do trzech. No, przed walką spodziewałem się, że to będzie po prostu kolejny pojedynek, o którym zaraz zapomnimy. No tutaj walka z, jak się ten chrząkam, to trzeba odchrząkywacz. Okej, okay, no walka sama w sobie to nie była nic wybitnego, ale też nie było nic złego. No, było okej. Jednakże moim zdaniem przebieg daje podpowiedź, że Alex Windsor może pobujać się o chwilę w Ring of Honor. No i myślę, że swoim stylem mogłaby zrobić fajną walkę jeden na jeden z Leilą Hirsch. Tak samo Leila Hirsch kontra Marina Shafir. Też bym chętnie zobaczył. Trish Adora kontra Harley Cameron. Szanowna pani Cameron to Australijka, która w AEW jest członkiem ekipy The Outcast, do której należą też Saraya i trochę nam już znany Zack Knight. Panie się pobawiły w technikę, no typu tam Hammerlocki. Ponadto Trish popisała się no, takim oto ciekawym chwytem. No i wydawało się, że Trish ma spokojną przewagę, jednak Cameron doszła do głosu, maltretowanie w narożniku czy Breaker. Adora uwolniła się z chwytu, tam konkretna ofensywa z jej strony, ale Cameron zaskoczyła ją atakiem z główki oraz Shining Wizard, które to okazało się być wystarczające na pinfall. No nie było to aż takie wrażenie jak u Zacka Knighta, przynajmniej w moim przypadku, ale też powiedziałbym, że jak na pierwszy raz to okej. Okay. Jeżeli szanowna pani Cameron jeszcze się pokaże, proszę bardzo, chętnie zobaczę. A main eventem tego oto epizodu jest Proving Ground Match z udziałem mistrzów tag teamowych Undisputed Kingdom, czyli oczywiście Matt Taven i Mike Bennett kontra Che Cabrera i Bad Dude Tito.
No, silne chłopy ci pretendenci do bycia pretendentami, no i poczuł to Matt Taven, który miał spory problem z Che Cabrerą. No, ten drugi jeszcze poza ringiem nadział Beneta o podłogę, ale wtedy Taven wykorzystał moment na atak, co sprawiło, że Cabrera był w defensywie dłuższą chwilę. Oczywiście przyszedł czas na hot tag, Bad Duty to jest nie do zatrzymania, no i jego wysokich lotów Spinebuster naprawdę robił wrażenie. Potem Tito złapał Beneta na swe barki, a Cabrera zaczął wchodzić na narożnik, jednakże wtedy to wmieszał się szanowny pan Taven, Cabrera został wypchnięty poza ring, Bad Dude Tito dostał Spicoli Driver od Beneta, Running Knee od Tavena, no i na koniec wspólna akcja, czyli Hail Mary. Mistrzowie wygrywają po trochę ponad 6 minutach. No, można jeszcze wspomnieć, że przy tej walce Daddy Magic towarzyszył komentatorom, ale no, tyle tylko, że z nimi komentował tą walkę. No, niemniej daje nam to wyraźną podpowiedź, czego się spodziewać na przyszłość. Czyli zapewne na Death Before Dishonor, które już za 5 tygodni. Okej, okay, podsumowując... trochę spoko akcji w ringu, jeżeli chodzi o samą akcję w ringu. A w kwestii tego, u kogo co się podziało, to Jacobi Watts i Nick Comoroto się pomału rozwijają. Pierwsze wrażenie zrobiły Alex Windsor oraz Harley Cameron. A moim zdaniem na pierwszy raz spoko, chętnie zobaczę ponownie. No i te walki trzyosobowych teamów to dla mnie jeden wielki znak zapytania. No bo tydzień temu trzy drużyny trzyosobowe i wygrywa Dark Order, a teraz cztery drużyny trzyosobowe. 12 osób w ringu. No i tutaj Dark Order nie dość, że tym razem nie wygrywają, no to jeszcze to na nich odbywa się pinfall. Dlatego pomyślałbym, że Tony Khan, no... Pomyślałbym sobie, że Tony Khan teoretycznie myśli o stworzeniu jakiegoś Six-Man Tag Team Championship meczu na pay-per-view, ale jednak można się w tym trochę pogubić, jak się tak temu przyjrzeć. A i jeszcze taka ciekawostka, o której nie wspomniałem z racji tego, tych pojedynków trzyosobowych w tym tygodniu. Vincent i Dutch po raz pierwszy w tym roku zaznali porażki. Po serii 8 zwycięstw tylko w tym roku wreszcie przytrafiła im się porażka. A w całym poprzednim roku na 15 walk przegrali tylko raz. No i zobaczymy, jak będzie to w przyszłości wyglądać. No i no właśnie, no widzicie, Vincent i Dutch tym razem nie dostali jobberów, to wyszli z ringu pokonani. No co prawda tylu chłopa w ringu, ale jednak pokonani. Okej, okay, no mówiłem, że można się w tym trochę zagubić, więc wypadałoby teraz powiedzieć, że oby się odnaleźli w następnych tygodniach, a ja chętnie bym zobaczył odnalezionego w ringu ROH, głównego mistrza ROH. I co tydzień to mówię i co tydzień uważam, że jest to ważna kwestia, bo Marka Briscoe nie widzieliśmy w ringu ROH już 2 miesiące. Dobra, pogadałem swoje, to można zasiadać do Euro. Do przyjemnego weekendu i poza Euro oczywiście oglądajcie Ring of Honor.